krąg. Czy ja mogę na przykład podziękować, ty przeprosić, ty prosić, ty ten? Czy najpierw wszystko dziękujemy, potem najpierw drugi raz wszyscy przepraszają, potem trzeci raz wszyscy uwielbiają. Na przykład przerywamy to piosenką na przykład, nie? Powiedzmy. Czy to ma być, że tak powiem konkretnie, że czy raczej mają, jak się nas je czetwero tu, czy my raczej wszyscy pomodlili się Otcze Nasz, pisnia, potem Radość Samaria, pisnia, potem Sława Ojcu, czy można tak, ty 7 sakramentów, ty 7 grzechów ogólnych, ty 6 prac wiary, czy można po kolei plątać, czy najpierw modlitwa podziękczyna, zamykamy, modlitwa prośby, zamykamy. Już odpowiem, więc tak, najczęściej, bo my musimy powiedzieć tak, że są różne praktyki prowadzone od iluś tam lat, myśmy też kiedyś inaczej robili, teraz jest, proponuje się inaczej. Więc tak jak Wala, ty mówisz, jest modlitwa dziękczynna, uwielbienia, uwielbienia, dziękczynia, przeproszenia, prośby. W każdym z tych rodzajów po jednej intencji każdy z nas. Po jednej. Nie śpiewamy w międzyczasie, bo to nam przedłuży. Nie. Potem jest, ktoś prowadzi tą modlitwę. Czyli wprowadza, że w codzienniku uwielbienie Pana Tak, tylko ktoś, kto prowadzi tą modlitwę, zazwyczaj gospodarze prowadzą, tak mi się wydaje, nie wiem jak u was jest, zazwyczaj gospodarze prowadzą tych starszych. Albo animatorzy, no nie? Czyli po modlitwie, dzieleniu się Ewangelią, animator wstaje, wszyscy wstajemy i mówi, teraz podziękujmy Panu Bogu. Jak Pan mówi podziękujmy, to po nim nikt nie przypomina.